Klimat inwestycji w Polsce jest bardzo dobry dla 2017. Oczywiście zawsze mogą być lepsze. Są pytanie o kilka sektorów, kiedy będzie kluczowa decyzja o modernizacji wojska, o modernizacji sektora energetyki i tak dalej. Ale zawsze mogą być więcej pewności, więcej stabilność, na przykład punkt widzenia prawa albo sądów. Ale generalnie myślę, amerykańskie inwestorowi nie tylko ocenę sytuację bardzo dobrze. Są kilka uwagi, na przykład dla sektora przemysłu ciężki i produkcji, na przykład, pewność i stabilność sytuacji na rynek energetyczny, ceny energii jest bardzo ważne i to muszę patrzeć, że to jest dobre ceny i dobre warunki dla inwestorów. Ale inni sektor w informatyce, taki outsourcing i inni taki badany rozwoju sytuacja jest bardzo dobre i to jest bardzo zdrowe, w moim zdaniem, konkurencja między innymi w miastach w Polsce dla nowych projektów. 2017 powinien być kolejny dobry rok inwestycji. Wartość amerykańskiej inwestycji na przykład wyrośnie rok po rok. I co jest ważne, jest nie tylko nowy projekt inwestycji, ale inwestycje przez obecnych inwestorów. To jest więcej niż połowa kwoty całości inwestycji amerykańskich w Polsce. Inwestycje z badania rozwoju informatyki to jest bardzo ważny sektor, też biotechnologie też jest ważny, sektor lotniczy, jest nowe projektów z grudzień, z Lufthansa i General Electric, też będzie bardzo ważny, duży projekt, to jest dobry przykład, taki typ inwestycji w Polsce.